Nowi radni w Radzie Miejskiej, nowe pomysły, jak rozumiem. Przygotowując się do pełnienia mandatu radnego, w zasadzie już wcześniej miałem sporo pomysłów. Przygotowując się, pomysły te rozwinęły się. Zawsze korzystam z inicjatywy mieszkańców. I zamierzam przeprowadzić z nimi też jakieś konsultacje, gdyż jak powiedziałem już wcześniej, moim programem są potrzeby mieszkańców, także zamierzam to realizować. Niektórzy śmiali się, nie masz programu, tak, jeżeli nie zapiszesz tego na ulotce wyborczej. Ja powiedziałem inaczej, moim programem są pomysły i problemy mieszkańców i takie zamierzam realizować, dlatego też będę już tutaj zapowiedzieć, będę realizował spotkania z mieszkańcami, podczas których poznam ich pomysły na miasto oraz problemy, z którymi się na co dzień borykają. No nie jest pan tutaj nowicjuszem, na co dzień spotyka się pan z takimi problemami i słyszy pan o nich, również jeszcze nie będąc radnym, w pewnym sensie rozwiązywał pan tutaj, odnosząc się do różnych instytucji, poprzez właśnie biuro poselskie. Tak, pomagamy w biurze poselskim interesantom w różnych sprawach, także tych dotyczących funkcjonowania miasta, aczkolwiek część z tych spraw, z którymi przychodzą do nas mieszkańcy, jest po prostu nie do rozwiązania, ponieważ wynika ze zwykłego zaniedbania mieszkańców. Część oczywiście, znaczna część, jest rozwiązywana na bieżąco. Jak pan już tu wspomniał, prowadził pan rozmowy z mieszkańcami, zamierza również dalej z nimi rozmawiać. Może już są takie jakieś pierwsze sprawy, z którymi się do pana zwrócili, albo które podejmowali w trakcie kampanii wyborczej, bo z tego co wiem, to pan tak dosyć aktywnie ją prowadził, właśnie dosłownie można by to nazwać chyba online, ale w tym czasie rzeczywistym. Znaczy kampanię prowadziłem aktywnie, zgadza się, dzięki temu uzyskałem wiele pomysłów oraz też propozycji, czy zapytań w zasadzie, co można zrobić z danym problemem, tak? Teraz te problemy, na razie nie chciałbym o nich jeszcze mówić tutaj, ponieważ muszę sprawdzić, czy naprawdę te problemy występują, tak? Bo niektórzy ludzie podają informację, że jest jakiś problem, tak? Ten problem się zgłasza, po zgłoszeniu dowiadujemy się, że takiego problemu nie ma, że to w ogóle jest sprzeczne ze stanem faktycznym i wiele pomysłów mam, ale na razie nie chciałbym się z nimi dzielić. No nowe twarze w Radzie Miejskiej, na pewno nowe pomysły. Ma pan jakiś taki przewodni swój pomysł, może kilka, które chciałby pan w ciągu tych 4 lat podrzucić starszym kolegom, żeby oni tym się zainteresowali na przykład, a do tej pory nie pomyśleli o tym, żeby właśnie coś takiego zrealizować? Chciałbym być też przede wszystkim łącznikiem takich osób młodych z miastem, które tak troszeczkę odchodzą tutaj jakby od polityki, od samorządu, od angażowania się w życie społeczne. Chciałbym tutaj w Radzie Miejskiej rzucać jakieś nowe pomysły, które tak jak radni Platformy Obywatelskiej są takimi małymi kroczkami, które powodują, że Grudziądzanom żyje się lepiej. Takim pomysłem na przykład może być wyposażenie wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w bezpłatne Wi-Fi. Wiemy, że to już jest trochę standardem, na pewno na zachodzie, w Polsce, w niektórych miastach też. A myślę, że właśnie ci młodzi mieszkańcy, który ma każdy już w kieszeni smartfon, czy do szkoły jeżdżą z tabletami, na pewno by ucieszyli z takiego pomysłu. Myślę, że takich pomysłów też po drodze pojawi się coraz więcej. Też jestem otwarty na pomysły wszystkich mieszkańców w Grudziądza i z tymi pomysłami też zapraszam do biura senatorskiego, w którym pracuję i w którym będziemy mogli pomóc w każdej sprawie. Tak, nasza rada już tutaj się stanowczo zestarzała w ostatnich latach, teraz trochę się odmłodzi, jeżeli chodzi o takie tutaj statystyczne ujęcie. No właśnie, młodzi nie bardzo się polityką zajmują. Jeżeli spytać nawet na ulicy uczniów, często nawet nie wiedzą, kto jest prezydentem miasta. Bardzo często to są takie pytania, bo ja często się spotykam, widnieje i mogę to z praktyki powiedzieć, że tak powiem. No co zrobić, żeby właśnie zainteresowali się tym miastem, czasami też różnymi inicjatywami, które są tutaj podejmowane. No wiadomo, w grupie większa siła, prawda? Tak, wydaje mi się, że największe tutaj pole do manewru ma szkoła. Przedmiotem wiedza o społeczeństwie, niż godzina wychowawcza, powinny być takimi przedmiotami, które zbliżą, zaktywizują młodych do działania. Też ta kwestia druga, kwestia domu, wychowania. No, trzecia kwestia to jest społeczna, jakby oddziaływanie miasta. Wiadomo, młodzi korzystają z internetu, oglądają telewizję, więc poprzez te kanały też jakoś musimy próbować zachęcić młode osoby.
żeby nie tylko interesowali się jakby rozrywką i korzystali z internetu dla celów rozrywkowych, tylko żeby zaangażowali się w cele społeczne. No, podobnie tutaj jak kolega, również i pan, również nowy radny. Już mieliście do tej pory dosyć dużo styczności z mieszkańcami, z ludzkimi problemami, czasami przypuszczam, że nawet i różnymi tragediami życiowymi, więc jesteście w pewien sposób uczuleni na takie pewne elementy społeczne. No właśnie, czy tą pracę, w pewnym sensie te niektóre sprawy, bo teraz będzie miał pan kontakt bezpośrednio już z wszystkimi wydziałami, oddziałami, będzie pan tutaj, no na pewno do tej pory też, ale będzie pan jeszcze milej widziany, będzie mógł pan pewne sprawy załatwić bez zbędnych takich pism, czasami, wie pan jak to oczywiście w urzędzie wygląda, prawda, czasami wystarczy po prostu podejść, czy z takimi sprawami właśnie mieszkańcy będą mogli się kierować, żeby niektóre sprawy przyspieszyć, bo czasami to trwa, albo po prostu gdzieś ginie w gąszczu tej biurokracji. Już teraz zapraszam mieszkańców Grudziądza do biura senatorskiego senatora Wojczaka oraz do biura poselskiego posła Szymańskiego, w którym pomagamy mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów. Podczas już 3 lat pracy tutaj w biurze spotykamy się z bardzo dużymi problemami. Tutaj dzięki naszej interwencji ludzie odzyskiwali po kilka tysięcy złotych. Pomagaliśmy pisać pozwy sądowe. Więc przez te 3 lata wydarzyło się dużo i teraz będąc już radnym, mając większe możliwości, mam nadzieję, że jeszcze większej rzeszy osób będę mógł pomóc. Też, którzy będą wiedzieli konkretnie, gdzie mają się udać. Bo tutaj radni mają dyżury w określone dni. My mamy biuro otwarte od poniedziałku do piątku. Więc myślę, że każdy... Rozumiem, że teraz kolejki mogą się, że tak powiem, ustawiać. Tak, oczywiście.